Dzień dobry, nazywam się Robert Feluś, jestem redaktorem naczelnym Faktu i zapraszam Was na Onet Rano, który dzisiaj poprowadzę ja. Mieliśmy taki bardzo dobry pomysł, że ustawimy się w pięknym parku Morskie Oko i tak też zrobiliśmy. No ale pogoda jest taka, jaką właśnie widzicie. W związku z tym mogę tylko powiedzieć, jak w radiu szkoda, że Państwo tego nie widzą, jak piękny to jest park. Ale mamy dzisiaj gości takich, że nawet niedostatki pogody absolutnie zniwelujemy naszymi dzisiaj drogimi gośćmi. Bo to będzie Beata Kozidrak, bo to będzie Ewelina Lisowska, bo to będzie Robert Korzeniowski, a w części wiem, będzie dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. Już teraz możemy pytać, możecie wy pytać panią doktor o taką kwestię. Dziecko jedzie na kolonie, a my w stresie. Co zrobić, jak sobie z tym poradzić? Piszcie do nas. Hashtag Onet Rano albo wiem, my te pytania potem zadamy na antenie. Teraz szybki przegląd prasy, żeby troszkę pogodowy dramat jakoś tak ocieplić. Zobaczcie okładkę polityki, wakacje wśród swoich, za granicą powstają polskie strefy urlopowe, czyli 500+ działa i bardzo dobrze, niech działa, niech ludzie wyjeżdżają. W Tygodniku Powszechnym, no też w sumie wakacyjna okładka, Polska jest w lesie, to już temat jest mniej wakacyjny, ani korniki, ani piły, puszcze zniszczy chciwość. A w gazetach codziennych temat znowu wakacyjny, Rzeczpospolita droższa, benzyna na lato. Jeśli się Wam wydaje, że to z powodu tego, że szejkowie przykręcili kurek i będzie paliwo drożało, to nie, uwaga, posłowie szykują podwyżkę opłaty paliwowej, ma pomóc załatać dziurę w budżecie. No bo to 500+ z czegoś trzeba przecież wypłacić. Tyle w Rzeczpospolitej, wyborczej, antykoncepcja na pokładzie LOT i intrygujący tytuł. Jeśli stewardesa lub pilotka na kontrakcie w polskich liniach lotniczych LOT zajdzie w ciążę, nie ma z czego żyć. Szczegóły w dzisiejszej wyborczej. Tu informacja z Dziennika Gazety Prawnej, dla jednych wesoła, dla innych może mniej wesoła. Kaczyński będzie rządził jak Tusk. Zbliżający się kongres PiS zapoczątkuje politykę wyciszania sporów politycznych. Ta nowa era ciepłej wody w kranie, jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, ma dać rządzącym drugą kadencję. Będzie gorąca polityczna sobota. Nam się szykuje, bo i PiS się zbiera, i Platforma się zbiera. Dla tych, co się polityką nie parają i jej nie lubią, przegląd sportowy. Lech słabnie. Proszę Państwa, kibice, wiara Lecha naprawdę ma dzisiaj zły dzień. Kolejusz jutro zaczyna grę w pucharach, a jego czołowi piłkarze jeżdżą po Europie szukając nowych klubów. Na koniec zostawiłem moją gazetę. Czasem, drodzy, trzeba użyć mocnego słowa na okładce. Pijany drań zabił temu chłopczykowi rodziców. Alanek wkrótce skończy rok, ale mama i tata nie pomogą mu zmuchnąć świeczki na torcie. Już nigdy ich nie zobaczy. Pijany w sztok zabójca zabił jego rodziców. Niech nie będzie litości nad takimi ludźmi, którzy piją, siadają za kółko, zachowują się jak mordercy. Niech sąd naprawdę nie ma nad nimi litości. Tyle trudnych tematów. Przed nami masa sympatycznych, dobrych gości. Dziś będzie śpiewająco, dziś będzie sportowo, dziś będzie także kolonijnie. Ruszamy. Ruszam po pierwszego mojego. Kochani, ruszamy. Czy teraz będzie pogoda, moi drodzy? Proszę. Proszę bardzo, jest pogoda. Tak jak powiedziałem, no nie ma jakiegoś szaleństwa na razie. Upał póki co zelżał, ten zapowiadany. Jak widzicie, będzie sporo jednak deszczu dzisiaj. No będą też te temperatury takie w okolicach 20-28, w Warszawie, w Lublinie 31, no ale będzie także w Zakopanem ledwo 22. I będzie trochę deszczu, trochę słońca. Także nie jest tak, nie będzie aż tak gorąco, jak nastraszyli meteorologowie. Dlatego myślę, że nie będzie masowych omdleń z powodu temperatury. Jestem już bardzo blisko miejsca, z którego pobierzemy naszego pierwszego gościa. A jestem tą sytuacją absolutnie podekscytowany, bo to będzie, drodzy moi, Jest sama ona. Jezu, jak ona jest ubrana tak jakoś skromnie. No przecież jest zimno chyba. Dominik, pomożesz? Bo Dominik jest z nami. Dzień dobry.
Panie i panowie, dzień dobry. Beata Kozidrak, cześć. Witam cię serdecznie. Wiesz, nie miałem teraz, muszę chwilę, no bo wiesz, kogo ja wiozę, bo ja wiozę prawdziwą królową. Królowa jest tylko jedna. I nie ta, o której sobie mówi, że jest królową, tylko ty jesteś królową. Ale nawet tak. Królowa musi w naszym samochodzie zapiąć pasy. A, no jasne. Dobra? Mówiamy się tak, królowo? No dobra. Dobra. Słuchaj, jak w ogóle... O, jeszcze. Dobra, poczekaj. Jak w ogóle znajdujesz poranek dzisiejszy? No sam widzisz, po prostu. Tak, no. Masakra, myślałam, że się nie uda. Ale co byś miał nie udać? My się zawsze udajemy rano. Tak, udajecie się. Pewno, słuchaj już, że od tylu wydań się udajemy, ale dzisiaj jest dzień naprawdę uroczysty, bo jest królowa na naszym pokładzie. Tak jest, niech pada, nawet może padać. Słuchaj, teraz to już w ogóle nam nic nie przeszkadza. Teraz słońce tutaj zagościło w naszym studio. Tak, będę się uśmiechać, będę za słońce dzisiaj robić. Tak, dokładnie. Uśmiechaj się i nam tutaj ładnie świeć słoneczkiem. Słuchaj, wiesz co, pomyślałem sobie tak, ja mam tyle lat, że jak ty startowałeś ze swoją karierą. Ja już byłem dawno na świecie i ja się wychowywałem muzycznie także i na twoich kawałkach. No to nie jest tak, że ja nosiłem w klapie Bajm, tak? Bo ja nosiłem biało-czarny znaczek Republiki. Wiem. Ale w tych samych latach, kiedy startował Kombinat, Sexy Doll, było ciebie pełno. A nuciłaś w ogóle Republikę trochę? Bardzo. Tak? Bo to nie była taka łatwa muzyka. Niezwykły był koncert, nie zapomnę tego koncertu, chyba bodajże. Czy to było Opole albo Sopot? Mm-hmm. Fajnie zrobione, jak na tamte czasy. A to nie była łatwa muzyka jak na tamte czasy, nie, prawda? Nie, ale taka bardzo nowatorska. Fajna. Nowatorska, tak. No, są bardzo ciekawe. Ale w ogóle, dlaczego my rozmawiamy o Republice? A dlaczego nie? Później spotkania były moje z Grzegorzem bardzo sympatyczne. Właśnie, dobrze, bo to jest... Powiedział, że jest moim fanem, więc bardzo miłe. Ciekawe, czy on poćwiewał sobie na przykład gdzieś przy goleniu, tam nie ma wody. Myślę, że wszyscy... No, uważaj, Jezus Maria. Uważam, myślisz, wiesz co, moje prawo jazdy ma 30 lat, a moje umiejętności kierowa... No ale jak pan zobaczyłeś się na mnie i jeszcze byś się walnął i co? O nie, ale patrz, a teraz zauważyłem, królowa że jest miałaby żółte. Wypadek, no, ale by były jedynki, królowa miała wypadek. Wyspy brytyjskie by w ogóle... Dobra, słuchaj, wiesz co? Nie wytrzymałyby tego Brexitu. Tak, w ogóle może by pożyczyły Brexit, bez królowej nie możemy się teraz odłączyć, nie poradzimy sobie. Moja droga, wiesz co ja przygotowałem na początek, żeby nam tak rozmowa, ale już nam dobrze wyszło, także poprawiasz. Nie, no po prostu tak padało strasznie. A moje włosy dobrze? Nie, ty tak wystylizowany jesteś na maksa. No raczej, wiesz jaki mamy w ogóle ten sektor cały taki beauty u nas w Onecie? Tak. Nawet ze mnie zrobią takiego człowieka, który... Dlaczego nawet z ciebie? Przystojny gość jesteś. Nie jadę, w ogóle wysiadam. Ale dobrze, bo w ogóle zagadujesz mnie, a to ja mam cię zagadywać jako prowadzący. Proszę. Pomyślałem sobie, że przygotujemy dla widzów takich może mniej muzycznie wyrobionych i może trochę młodszych, taką sklejkę kawałków właśnie z tego czasu, o którym mówimy, lata 80. początek. Dobrze? To popatrzmy, jak to było wtedy. Jak się wtedy straszne, śpiewało? Straszne. Nie patrzcie na mnie w ogóle. Nie, dlaczego? Patrz. Nie, wyłączcie to. Dziękuję.
żebyście, szkoda, że Państwo, znowu szkoda, że Państwo tego nie widział, co tutaj Beata wyprawiała w tym czasie, jak się przyglądała swojej twórczości. Jak się czujesz teraz, no już z pewnym dorobkiem artystycznym, patrząc... Z pewnym, no proszę Cię. No i tak, wiesz, tak elegancko, żeby wyszło. No ale jak się czujesz? No trochę się tutaj uśmiechałaś, nie, no, trochę... Nie, się, no to był jakiś tam etap, bo może się do początki. No. Mhm. Ale jak śmieszne, no. Ja na przykład tak patrzę na swoje zdjęcia z tamtego czasu, ja wolę siebie teraz. Ja też wolę siebie teraz. Wolę siebie teraz? Tak. Słuchaj, bardzo proste było wtedy kręcenie teledysku, bo na przykład, co mi panie dasz, takie wory wisiały z, no, pamiętasz? Ja, ale ja to sama wymyśliłam. Sama wymyśliłaś te wory, a to co na siebie założyłaś, też sama wymyśliłaś. No i co, i stałaś sobie cały teledysk i tak sobie... No nieprawda, odwróciłam się i też wymyśliłam, że miałam taki lekki makijaż, jak śpiewałam początek, a później domalowałam sobie, że tak powiem, oko i później jak się obróciłam, to miałam taki pełny makijaż i łezki takie czarne, nie wiem czy widziałam. Były. I to wszystko sobie ty wymyśliłaś sama? Tak. No to taka kreatywność. Totalna produkcja była generalnie, prawda? Nie, no to trzeba było coś. Ja powiem tak, że już wtedy lubiłam jakby brać udział w tym, co robię, nie tylko na scenie, ale też przed kamerą. Mhm. A tam był taki cudny w ogóle kawałek, Opole 1978, to w ogóle był twój debiut, prawda? No ale co, teraz źle powiedziałem, że datę? Nie, no co ty, no przecież nie. Każdy to wie. Kwiatuszki miałam, bo to była noc sobótkowa, czyli zrównanie dnia z nocą i tak sobie wymyśliłam, że wyjdę z kwiatkami, a w ogóle to i tak strasznie narozrabiałam, bo w ogóle miałam inny ciuch przygotowany przez stylistkę. Stylista, wtedy też byli styliści już, prawda? Byli, tacy, którzy ubierali. Byli, tak, proponowali oczywiście, ale ja pomyślałam sobie, nie, w długiej kietce to nie dla mnie, wiesz, mając 18 lat, no. I uciekłam im. I słuchaj, jak teraz patrzysz na to, na ten kawałek i przypominasz sobie ten 78 rok, to na przykład nie kusi cię, żeby zrobić to, co na przykład zrobił Zbyszek Wodecki, niestety świętej pamięci, który odkurzył, można powiedzieć, z Miczami swoją płytę z 76 roku. I to był w ogóle wielki, wielki hit. Nie chodzi ci coś takiego po głowie, żeby... Tak, bo to nie było na pierwszej płycie, bo to pierwsza płyta to nie był ten czas, prawda? Ale było parę wtedy kawałków z tego właśnie okresu, żeby je teraz zebrać. Wiesz co, będzie okazja, myślę, na to, bo w przyszłym roku będzie jubileusz okrągłotki, więc może coś się urodzi, no, myślę, może, że będziemy mieć czas. Ale generalnie powiem Ci, że ja jakoś tak cieszę się, że mój dorobek jest tak duży i że wiadomo, od czegoś trzeba było zacząć, ale ja żyję dniem jakby dzisiejszym i jutrzejszym, wiesz, i w głowie mam już kolejne jakieś propozycje dla Was, kolejne muzyczne wyzwania. Tak. I dla siebie również, bo to jest cudowne samo siebie zaskakiwać, to jest piękne. Wiesz co, wykorzystam teraz, że jest czerwone, chcecie naciągnąć na jedną rzecz, ja się bardzo wstydzę teraz. Ja jestem takim, wiesz, przygoleniowym wokalistą. Chcę zaśpiewać z Tobą. Nie było w tej sklejce, nie ma wody na pustyni celowo. No to dajemy. Bo, dobra, co ty tekst jeszcze masz? No ma. Powinieneś to znać na pamięć. No, znam, ale wiesz, żeby nie było ten. Nie ma wody na pustyni, a wielbłądy nie chcą dalej iść. Czołgać się już dłużej nie mam siły. O, jak bardzo, bardzo chcę się pić. Tam było takie jedziemy z karawaną, bo jest zielone. Nasza karawana w piach się wciska, tonie w niej jak stutonowa łódź. Nasz komendant patrzy na nas bliska, brudne włosy stoją mu jak drut. Nasz komendant pije stare wino, w oczach jego widzę dziki blask. Śpił się już dokładnie tak jak świnia i po tyłkach batem bije nas. To już ty sama la. Zrobiłem to. Będę zaorany przez internety prawdopodobnie do końca życia, musiałem to zrobić. No, ale masz jak coś tam w głosie, ci powiem tam, czy ale coś tam, wiesz, wierci, chrabęści, nie wiem. To jest głęboko nieoszlifowane i niewykorzystane. Słuchajcie, ja będę szlifierką. Czy będziesz szlifować? Tak, będę szlifować twój głos. Będę wyszlifowany przez... Chcę. Proszę, szlifuj mój głos. Powiem ci, w jakich widełkach się tak? Trzeba będzie zmieścić. Bo miałem problem z zaczęciem. Dominik, a ty w ogóle śpiewasz coś, Dominik? A ty śpiewałeś z nami tam, bo ja nie słyszałem. Nie śpiewaj, bo Dominik się koncentruje na tej całej swojej tam ustrojstwie technicznym. Szlifuj. Będę szlifierką. Dobra. Tego talentu. Tak jest to. Uwaga. Jedzie ze mną szlifierka mojego talentu. Tak.
Panie i panowie. Słuchaj, to było tak, było o piaskach. W ogóle te piaski trochę ci towarzyszą twórczości, bo... Tak, woda, piaski. Woda, tak, piaski, bo mamy teraz tak. Ruchome... Nie ma wody, ruchome wydmy, wody. Prawda? Ruchome wydmy. Ruchome wydmy. Możemy te ruchome wydmy, Dominik, zapuścić, proszę, prawda? Bardzo. Żeby nam tutaj w tle leciać, żebyśmy wiedzieli, ci mniej wyrobieni muzycznie, o czym rozmawiamy. Uwaga. O, no. No proszę. No właśnie. Słuchajcie tekstu, ja zaraz o ten tekst zapytam. Się sensem moich marzeń, moich pragnień. Wszystko przez niego to fakt. Jest moim oknem. Śpiewaj. Wiatr, śpiewaj, nie wstydź się. Troszkę się wstydzę. Wiesz co, tam w tekście na początku jest taka historia, że zakazany owoc tam ci ciągle krąży, że są rzeczy, które teraz ci się przytrafiają, które ci się wcześniej nie przytrafiają, albo nawet o nich nie marzyłaś, a to się wszystko stało przez niego. Kto jest tym szczęśliwcem? Zapytam. Mam prawo, jestem redaktorem naczelnym Gazety Bulwarowej, która, jak wiesz, życie gwiazd. Jak wiesz, tak. Prześwietla. Prześwietla, więc... Kto to jest ten on? Będę twoją szlifierką, ale nic ci więcej nie powiem, jeśli chodzi o mojego faceta, bo to jest mój facet. Dobra. Nie będę o nim opowiadać. Dobra. Najważniejsze, że stał się właśnie inspiracją do napisania na przykład takich piosenek również. Dobrze. I wielu innych na tej płycie B3, Be Free, czy jak sobie tam chcecie wymyśleć. To ja szanuję... Wystarczy, że ja jestem medialną osobą. Tak, wystarczy, oczywiście. Pokażę, to już zbudzam. A mogę jeszcze raz zadrążyć w życiu prywatnym? Mój facet jest dla mnie. Bardzo dobrze. No i szczęścia. Generalnie też pracuje, chodzi. Dobra, ale ja jednak muszę trochę... A nie elegancko, Jezus, naprawdę, Maria, no nie elegancko. Jak tak można? No ludzie w ogóle nie szanują naszej pracy. No jedzie tak i leje po szybie. W ogóle i tak się umawialiśmy z Panem Bogiem, jak chodzi o pogodę. Beata, ale zanim się pojawił ten on, no to miałaś trudny moment w życiu, tak? Bo po wielu latach związku rozstałaś się z mężem. No nie był dla Ciebie lekki czas. No dobra, nie ukrywajmy, tak? No. Znaczy, trudny, no po prostu się zdecydowałam i tyle, no. I tyle. A, tak? I tak to łatwo przeszłaś, tak ciach? I tyle? To był proces, prawda? Pewien. Oczywiście zawsze nie jest łatwo, bo kiedy się jest z człowiekiem przez tyle lat w pracy, czyli dzielisz życie zawodowe i prywatne. No bo tak, bo to był nie tylko mąż, ale i menadżer, prawda? I kochanek. I kochanek. O! No to ładnie. A, słuchaj, ale teraz tak, rozstaliście się. Ja żartuję, wiecie. Nie, no ja wiem przecież, ale rozstaliście się, ale nie ma jakiejś wojny, bo wręcz no dalej zawodowo przecież współpracujecie, oczywiście, prawda? Jesteśmy twórcami zespołu BAIM, to jest to przecież już tak znany i taki potentat, że tak powiem, na rynku naszym show biznesowym, że ja myślę, że nie można niszczyć czegoś, co jest dobre po prostu. A zespół jest fantastyczny i pozdrawiam moich kolegów i koleżankę. Świetnie nam się pracuje razem. Czego dowodem była również moja zaproszenie moich muzyków do mojej trasy ekskluzywnej, którą zagraliśmy zresztą z wielkim sukcesem w lutym i w marcu. Przez 2 miesiące graliśmy cudowne koncerty. W przyszłym roku jubileusz. Na który zapraszam bardzo? Czuję się zaproszeni. Ciebie. Ja też. Tak. Słuchaj, jak ja ale wtedy tak będę wyglądać. Już... O, tak masz wyglądać, żeby wystylizowany. Ty... Tak, no, dobra. Znaczy nie musisz być taki mandalec, ale... A, dobra, słuchaj, a nie bo w ogóle... Normalnie kierowca teraz powinien zemdleć, ale kierowca no, nie może zemdleć, ponieważ musi prowadzić pojazd mechaniczny. Ale jak już ja będę miał ten wyszlifowany talent, a i ty tą trasę będziesz robiła w przyszłym roku, to nie jest tak, że się teraz wpraszam do ciebie, no, to ale możesz. Nie, Olga, wszyscy no, teraz przecież... śpiewają w no, teraz... Ale to chyba albo też gotują, niedobrze, albo prawda? Śpiewają. Albo gotują, a to chyba nie jest akurat. Nie zawsze a gotujesz, dobrze. Zapytam, a gotujesz? No tu jest jeszcze więcej do wyszlifowania. O, to nie będę twoją szlifierką, jeśli chodzi bo też, o gotowanie. Bo, rozumiem, czyli wodę no, przypalamy. Nie. Dobrze gotuję, ale mi się nie chce teraz gotować. Rozumiem. Także. Ale wracamy do jubileuszu twojego. Tam będzie jakiś wodotrysk? Planujesz coś naprawdę? O, tam się będzie dużo działo, więc... A coś zdradzimy już? Czy jeszcze nie zdradzimy? Moi kochani, no, specjalna scena będzie budowana specjalnie
dla nas fantastyczna. Będzie mnóstwo fajnych technicznych, medialnych, nie wiem, sytuacji. A to będzie jakiś jeden... A poza tym ogólnie powiem wam, ponieważ no, jest to taki dość jubileusz na grubo, więc... Na grubo jubileusz. Na grubo. Słuchajcie. Więc to zabiorę was po prostu w taką podróż. A to będzie taki jednorazowy boom tylko. Na grubo, czy też jakaś trasa przy okazji będzie... Zobaczymy. Słuchaj, pytanie takie, w ogóle my Polacy kochamy jubileusze i to jest piękny jubileusz. Chociaż w ogóle tego nie widać. Znaczy, powiem ci, że ja nie lubię, ale, no to... ale to jest tak okrągły i tak znaczący. No, że nie można nie obejść nie go, prawda? Dokładnie, ale, ja się cieszę oczywiście z tego, że będę mogła i mam nadzieję, że te pomysły, że te koncerty wypalą, że one będą spektakularne, że będą... Że ja po prostu wam chcę pokazać, że polski artysta może zagrać takie właśnie wspaniałe koncerty. Ale tak, jakbyś chciała nie obejść tego jubileuszu i w ogóle już nie śpiewać, to tak z tego, co czytałem w publikatorach tak zwanych, mogłabyś absolutnie już się wynieść do tej swojej Hiszpanii, bo o tym też za chwilę porozmawiamy. Ale gdybyś chciała, hipotetycznie... A i później będą pisać w komentarzach, że leży i pachnie. Tak. Nie, ale bo że tak powiem, no, z samych tantiemów, ja to nie będę rzucał kwoty, ale to są naprawdę potężne pieniądze, bo ty nie tylko śpiewasz swoje piosenki, ale ty je napisałaś też. W związku z tym możesz nieźle z tego żyć. Niektóre skomponowałaś. I skomponowałaś. No to, wyprodukowałaś. To pytanie, no to po co? No chcecie się jeszcze właśnie tak? Nie, chciałabyś trochę odcinać. A tobie się nie chce pracować? Nie rozumiem takich pytań. Bardzo mi się chce. Słuchaj, to jest... Pani prezes, bardzo mi się chce pracować. Tak, więc ja sama sobie dowiem. Pani prezes z mojej firmy też mi się chce bardzo pracować. No do siebie teraz powiedziałeś. Tak, do siebie, bo ja mam firmę, więc jestem... Ja też jednoosobową. No to cześć. To może byśmy sobie założymy spółkę ZOO. Że zwierzątka jakieś. Ale mogłabyś, tak? Mogłabym, ale mi się nie chce i kocham pracować, kocham scenę. Naprawdę nie chce mi się nigdzie wyjeżdżać i tyle. A jakie są twoje, bo jest Hiszpania, bo ten teledysk... Mówią, że jestem pracoholikiem. No, wiesz co, to mi tak dopinają. Jest coś na rzeczy, ja też tak lubię popracować. No ale wiesz, z tego co wynika, no po prostu muzyka od zawsze była moją pasją. Mhm. Uwielbiam być na scenie, uwielbiam kontakty z ludźmi. Nie boję się tego. Uwielbiam tworzyć. Uwielbiam, kiedy się coś dzieje. W tej chwili będzie najprawdopodobniej reedycja mojej płyty pod koniec roku, więc szykuję dla was kolejną niespodziankę. To chyba się wtedy będziemy musieli znowu spotkać, tylko śpiewając coś. I naprawdę takie torpedy dwie muzyczne będą. Szykuję. Wow. Wow. Szykujcie się. Słuchaj, twoje ulubione miejsca na ziemi. Teraz to w ogóle się stała Warszawa, tak? Bo to długo był Lublin. Lublin jest bardzo ważny. Teraz, ale teraz jesteś, zostałaś słoikiem, prawda? Warszawskim. Nie. Ja jestem z wieloletnim doświadczeniem już, ale jednak słoikiem. Nie przywozisz słoików z Lublina, jak tutaj mieszkasz? Nie, raczej moja córka, jak przyjeżdża młodsza z Lublina, to dostaje. A dostaje i ona do domu wraca ze słoikami od mamy. Ale podoba ci się tutaj, popatrz, tak? No dzisiaj bardzo. Może pogoda trochę nie Warszawa, ale daje radę Warszawa, nie? Daje. Tak, ja to też w ogóle się Warszawa zmienia. Lublin też się zmienia, także zapraszam. Lublin piękny. Piękny jest Lublin, Starówka Lubelska, polecam. Troszkę. Powiem ci, że jak chodzę po Lublinie, to mam takie fragmenty, o tu widzę kawałek mojego Krakowa, tu widzę trochę Poznania, tu jest jakaś taka staróweczka warszawska, nowa Starówka. Nie, jest niestety, muszę to powiedzieć, piękniejsza niż warszawska. Więc... Znaczy Lubelska. Lubelska jest tak. Tak, nie no oczywiście, no bo to jest twoja starówka. Ale nie, bo nie, obiektywnie. Obiektywnie po prostu. Nie, to jest miasto mojego urodzenia. No. Ale tak, są ważne miasta. Dobra, ale masz swój kawałek podłogi i swój kawałek ziemi w Hiszpanii, tak? Ten teledysk, który widzieliśmy piękny, to był... Zaprosiłam was do Hiszpanii. To był tam właśnie kręcony, tak? Tak. To jest, tam sobie coś kupiłaś i tam sobie, rozumiem, raz na czas wyskakujesz, tak? Żeby się... No wiesz, dla mnie, ja jestem cholerykiem, dla mnie wystarczą 3 dni i jest dobrze. Aha. Potrafię się tak wyluzować. A masz już jak, takie... wiesz, już jak miała jechać na miesiąc, to nie wiem, czy bym wytrzymała. A słuchaj, może tematy, nie to, że te były niepoważne, ale to jest takiego innego kalibru. Ty jakiś czas temu niedawno dałaś mocny głos w sprawie, znaczy poparcie dla ludzi, dla których niekoniecznie model pan plus pani jest obowiązujący, prawda? Dla ruchów LGBT dałaś mocne poparcie. Ja wcale nie dałam poparcia, tylko to ja po prostu jestem człowiekiem, który lubi patrzeć na ludzi szczęśliwych. Jeśli ktoś wybiera taką, a nie inną drogę
swoim życiu takie, szukając szczęścia, bo każdy, nie ukrywajmy, każdy szuka z nas szczęścia, miłości, swojego miejsca na ziemi, więc naprawdę, no, nie zamykajmy się w ten sposób na ludzi, na ich, czy na wyznanie, czy na drogę prywatną, którą sobie wybiera. No, mnie to po prostu... I tu ci się nic nie zmienia, mimo że tak na moje oko atmosfera w kraju taka trochę duszniejsza się robi dla tego typu... Ogólnie jest duszniejsza, no ale, no, ale to mamy być nietolerancyjnym narodem, mamy być... Ja jestem muzykiem, jestem artystą, ja mam wolną duszę, ja kocham ludzi takimi, jakimi są i zawsze na koncertach, nawet teraz grałam 3 koncerty pod rząd, gdzie wiem, było 20 tysięcy ludzi i 3 pokolenia, widziałam jak 3 pokolenia po prostu się bawią i to jest dla mnie największym sukcesem i mówiłam ludziom prosto ze sceny, że muzyka musi nas łączyć, to jest najpiękniejsze, żebyśmy byli razem, że to jest cudowne uczucie, no tak. Że chciałabym ich wszystkich zaprosić na scenę, żeby zobaczyli jak pięknie można się uśmiechać, jaką piękną atmosferę może tworzyć muzyka. Po prostu żyjmy tak na co dzień. Tak by było najpiękniej, ale zobacz co się stało na przykład z Opolem, tak? Tam muzyka stała się wręcz polityczna, to była sprawa polityczna. Jak patrzyłaś na to, co teraz było z festiwalem? Jest mi po prostu bardzo smutno, no i tyle mogę powiedzieć w tym temacie. Aha. Bardzo smutno, dlatego że w hołdzie nawet dla tych artystów cudownych, których już nie ma, nagle coś się zamyka. Ja wiem, że każdy może łatkę przyjąć, a po co nam to Opole, prawda? Może mieszkańcy mają też dość tego Opola, ale przecież to jest taka historia. To jest tak cudna historia. Ja już nie mówię, to jest moja też historia, bo tak jak pytałeś mnie o miasta ważne dla mnie, ja się w Lublinie urodziłam, a ta Beata się urodziła w Opolu, bo gdyby nie było Opola, ja bym ta Beata w tym pięknym białym kostiumie, prawda? Tak, i kiedy po prostu weszłam na scenę i kiedy zobaczyłam uśmiechnięte właśnie twarze ludzi, kiedy czułam, że moje marzenie się spełnia, to kiedy ja przychodziłam tam wieczorami pod amfiteatr i po prostu patrzyłam, myślałam, prosiłam Boga, żebym mogła chociaż jedną piosenkę zaśpiewać, chociaż raz w życiu. A potem byłaś tam. A później widziałam te gwiazdy, wiesz, które już były gwiazdami, te wokalistki i zespoły, kiedy przebierałyśmy się w jednej przebieralni. Wiesz, to było w ogóle dla mnie szokiem. Kiedy zaśpiewałam po raz pierwszy i na drugi dzień w sklepie stałam, wiesz, kupując sobie, nie wiem, jogurt i bułkę. Aha. I nagle zebrała się taka grupka ludzi. Ja myślałam, że się coś stało, a oni czekali po prostu na mnie, kiedy wyszłam. Już wtedy, po tym pierwszym razie, prawda? Tak. Wtedy był kop dla twojej kariery, bo to się stało w ogóle przebój lata, prawda? Tak. Nie tylko, 40-lecia w ogóle, więc wiesz, wyśpiewać mając 18 lat taki przebój, to jest coś. Ale powiem ci, że to było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Teraz oczywiście, nie wiem, dziewczyny stylizują się, wiesz, chcą szybko zdobyć sukces. A wtedy dla mnie było w ogóle mega zaskoczeniem, że taka dziewczyna, sama się sobie nie podobałam w ogóle. Myślałam, że to jest niemożliwe, żeby taka zwykła dziewczyna, gdzie sam z Lublina, nagle, wiesz, stała się popularna. Mówisz o dziewczynach, które szybko zdobywają sukces. Za chwilę będzie tutaj na twoim miejscu dziewczyna na ciągle początku kariery, ale już z sukcesem, Ewelina Lisowska. Co byś jej mogła powiedzieć? Bo to jest dziewczyna, która szybko zdobyła sukces, tak? Ona błysnęła. Bardzo sympatyczna, taka drobniutka. Fajna. Tak, taka drobniutka, ale coś jej, byś jej może coś powiedziała tak od serca, jako... Nie wiem, no żeby była sobą i żeby się nie przejmowała plotkami i żeby show biznes traktowała tak w sposób łagodny, żeby żyła swoim życiem po prostu. Ty sobie radzisz z tym i żyjesz swoim życiem. Musimy być szczęśliwi, wiesz? Czy jesteśmy osobami publicznymi, musimy gdzieś tam z tyłu zawsze mieć oczy, a przede wszystkim... I jeszcze byś chciała w Opolu zaśpiewać. Bardzo. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Była to bardzo dla mnie duża przyjemność. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. To ja się potem tak, zgłoszę. Tak, moja menadżerka, tak. Dobra. Będziemy szlifować ten skarb po prostu. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Tak.